bardzo pięknej muzyki. I tutaj będzie nasz piękny krokodyl i wypadałoby go jeszcze najpierw zabić. No chodź tu, dziabaduchu. No i nie będę się tutaj bawił, tak, wyciągam shotguna. Widzicie, dwa strzały i święty spokój. Okej. Co żałuję, że nie mogę tego uruchomić na jakimś emulatorze, który ma wiele lepszą grafikę, bo czasami te piksele troszkę bolą w oczy. Nie wiem, jeżeli ktoś z was zna jakiś inny emulator, który właśnie troszkę umożliwia lepszą jakość obrazu. Bo na dźwięk to tam nie narzekam aż tak, chociaż no wiadomo, jestem audiofilem, troszkę bym... Nie, znaczy nie pogardziłbym lepszą jakością, tak? Ale ten, ale... No bierz. Ale przede wszystkim o obraz mi tutaj chodzi. Bo na PSX no niestety się nie da, po prostu jest czarny ekran, jak klikam load game. Lwy, więc trzeba... Kojarzy mi się, że jeszcze tutaj gdzieś małpy były, ale nie wiem, czy dobrze pamiętam. Zobaczymy. Dzisiaj mam troszkę więcej miejsca na dysku, więc będzie ciut dłuższy odcinek. Kto wie, może jeszcze dzisiaj cały palac mi da zwrócę i może jeszcze coś więcej z Tomb Raiderka nagram, bo szczerze powiem wam, że mam starszą chudę grać w Tomb Raider 1. Czy coś jest po palac Midas? Moja ulubiona plansza. Chyba Cisterns. Czy najpierw jest Tomb of Tehokan? Już nie pamiętam. Ha. No zobaczymy. Samą drogą Cisterns to się czyta. Pomimo tego, że jest moją ulubioną, to strasznie, a tam strasznie błądzę. Zawsze w jednym momencie z podnoszeniem poziomu wody i nikt mi tam teraz nikt nie podpowiada. Środkowy i ostatni. Ponieważ ja tam lubię błądzić. Ja lubię w tej wodzie tam latać i tak dalej. Na pewno będę narzekał na odcinku, ale nie zwracajcie na to uwagi. Bo wiecie, wodzianka, nie? Pamiętam, jak pierwszy raz właśnie grałem w tym planszach, jak byłem dzieckiem, to myślałem, że oszaleję. Sama woda i podnoszenie wody. Właśnie chyba ten fetysz wody mi się wziął od Tomb Raidera, tak mi się zdaje. I to odznaczamy. One się tak bezdźwiękowo otwierają te drzwi, zauważyłem. Takie trochę zwodnicze. To jest Lara, przepraszam, nie ten baton, że tak powiem, przycisk. O, i tu jest nasza salka z kolcami, którą dobrze pamiętamy. Czy tutaj się jakoś da dostać? Może tam coś jest? Trzeba będzie potem pójść sprawdzić. Kurde, bo w kolce mi wpadniesz. Ta sala zdecydowanie lepiej w Anniversary wygląda. Jest o wiele trudniejsza. Muszę się trochę, słuchajcie, wyżyć dzisiaj na tym kraju. Mam taki specyficzny humor. No co mi tutaj pływa? Chodź tu. Chyba w dupie z tym. Wypiję jakiegoś paproszka. Trudno. Małe, czarne jakieś, takie dziwne. Mam nadzieję, że mi nie zaszkodzi. I idźmy. No tutaj to nie jest trudne, ale jak się spadnie, to ma się problem, dlatego wolę zawsze zapisać. Te kryształki są w sumie, jak już się gra drugi raz, to są w znaczy drugi, no tam do domu, któryś raz tam z kolei, to są w idealnym miejscu rozłożone. No to myślę, że nie ma się pierwszy raz do czynienia z Tomb Raiderem, to na pewno są o wiele bardziej... Znaczy są... Po prostu ich jest za mało, tak? Te
dlatego nie polecam dla początkujących granie w wersję na PSX, jeżeli chodzi o Tomb Raider 1 i 3, bo w dwójce, czwórce i piątce, wiadomo, będzie ten potwór, a można normalnie zapisywać. Okej, słuchajcie, właściwie to jest zaraz koniec planszy. Ej, no wow, super. Nie wiem, dlaczego ja się jakoś tak dziwnie ociągałem. Mamy trzy ołowiane sztabki. Właśnie wam nie powiedziałem, co zbieramy. Trzy ołowiane sztabki, które dzięki magicznej mocy Midasa zamienią się w złoto. Pytanie, czy tu jeszcze gdzieś inne drzwiczki były, czy nie. Nie, to wszystko, no to ekstra. No dobra, no tam się nie da dostać, już stąd widzę. Ale pamiętam, że dostaniemy się tu, na tym balkonik ładny. Swoją drogą, Midas miał dosyć dziwny gust, muszę przyznać, bo nie rozumiem rozłożenia tego pałacu. To jakiś balkonik, to jakieś kolumny, dźwignie. Nie wiem, czy to miało być jakieś sale dla zabawy z kolcami, czy coś takiego. Mnie by to tak za bardzo nie bawiło, ale ludzie, wiadomo, w starożytności mieli innego rodzaju rozrywki, tak? Skoro ich bawiło oglądanie płonących ludzi na stosach, to... No widać, poziom humoru troszkę się zmienił. Idziemy teraz iść. Bo ja nie wiem nawet. Kurde. No jasne, teraz zabłądzę, nie? Swoją drogą, ostatnio oglądałem dwa świetne filmy, które chciałbym wam polecić. Mianowicie Kot Leonarda da Vinci, który z tego co wiem, to jest w pewnej części tam oparty na prawdziwych, historycznych jakichś tam domysłach. Jak się ten film nazywa? Anioły i demony. No to już jest wiadomo, o wiele mniej realne. Ale w obydwu filmach gra ten sam aktor, którego teraz imienia i nazwiska nie pamiętam, przepraszam. Ale rozpoznawalny aktor. I powiem wam, że obydwa filmy naprawdę są wciągające. Ja oglądałem tak właściwie, że przy jednym przyspiałem, ale nie z nudów, po prostu strasznie zmęczony byłem, ale obejrzałem do końca, do ostatniej sceny i naprawdę coś genialnego. Przepraszam, ale ja muszę to zrobić. Mam nadzieję, że mi wybaczycie. Muszę zapisać i zabić naszą piękną Larę. I kocham muzykę. No mi się najbardziej z Egiptem właściwie kojarzy, a nie z tym. No jak widzicie, mamy tutaj same nóżki Midasa dla fetyszystów. Midas. Nie wiadomo, co się zresztą stało, czy coś się zapadło, czy coś takiego. A, przepraszam. Najpierw miałem ją zabić. Przepraszam. I ten dźwięk. Jakby jakiś klot spadał. Game over. Nie no, load game. Nie chcę restartować levelu. A mi swędzi łokieć, kurde. Okej. I teraz słuchajcie, za cholerę nie mogę sobie przypomnieć, gdzie się te sztabki wkładało. Znaczy jak się dochodziło do tego miejsca. Lara, po co ty takie dźwięki wydajesz, bo ja nie wiem, nie robimy. Jakbyś się wspinała. Nie wiem, czy te sztabki się przyklejają, czy co? I teraz zobaczcie, mamy dwie złote... przepraszam, trzy złote sztabki. I lecimy dalej. Ojku, a mi się chce... No jasne, ile razy jeszcze się ta muzyka włączy?
Właśnie, czy te drzwi się ostatecznie otwierały kiedykolwiek, czy nie, bo już na... Nie, one się nigdy nie otwierały, tam nic nie ma. Dobra, i teraz pytanie, jak dojść do miejsca z tym... Ej, to jest fontanna, nigdy jej nie zauważyłem. Nie dlatego, że się woda z niej nie lała. A przynajmniej nowe odkrycie jakieś. Nie zauważyłem w ogóle, że w niektórych grach, w starej grafice, to trudno odróżnić niektóre rzeczy. Teraz pytanie. Bo tędy nie. Tędy dotrzemy do tamtego dachu i tam, gdzie był ten, gdzie była ta apteczka z tymi drzwiami. No to gdzieś tędy to powinno być. Aha, bo to które z tych drzwi trzeba było otworzyć, pamiętam, dobra. Sorry, tylko jestem. Teraz właśnie ten, który chyba pierwsze. Drugie to chyba były właśnie z ogniem. Przepraszam, że tak cały czas skaczę, żeby to kogoś irytować. Jakieś powiadomienie na tym Facebooku. Powiem wam, że naprawdę, gdyby nie to, że na Facebooku rzeczywiście można utrzymać kontakty z osobami, z którymi się nie widuję na co dzień z innych miast, czy coś takiego, to bym w ogóle z tego nie korzystał, bo dla mnie to jest niepotrzebne pokazywanie informacji o sobie. Wiem, może w tym momencie sobie trochę przeszedł, dodając zdjęcia różnego formatu tam i tak dalej, ale w pewnym sensie to wciąga i trudno jest się odłączyć od tego. Mam nadzieję, że przyjdzie taki dzień, że powiem spierdalaj Facebook, już nigdy cię więcej nie włączę. I tyle. I to jest to? Czy to nie jest to? To jest chyba to. Noż kurde. W takim kładzie, które to drzwi? Czekajcie, tutaj było... Ej, to co, brakuje jakichś drzwi? Czy ja jestem jakiś ślepy, głupi, głuchy? Ach, tutaj jeszcze są ukryte oszuści. Dobra, pierwsze i ostatnie. Czyli dwie gamy. Która jest godzina? 11.18. Okej, i lecimy. No. Jak zawsze muszę stracić niepotrzebne trochę życia, ale wezmę aptenię. Wiem, może ja lepiej nie będę podkładał głosów z alarmem. Nie mam tak ponętnego głosu jak on. Na szczęście bądź nieszczęście. I tutaj chyba był tylko ten kryształek, czy jeszcze coś. A, jeszcze coś, naboje. Dobrze. I zapisujemy. Lecimy. No, kurde, myślałem, że spadnie. Jak widzicie, trzy razy sztabka, tylko że zaznaczona jest jako ołowiana, nie wiem dlaczego. Dla mnie trochę bez sensu. Co do tego mam wrażenie, że już to kiedyś nagrywałem. A to jest niemożliwe, bo nie nagrywałem tego. Lecimy dalej. No i ukończyliśmy planszę Palas Midas. Zabiliśmy 55 istot, zebraliśmy 46 przedmiotów, zebraliśmy wszystkie 3 sekrety i zajęło to nam 54 minuty i 50 sekund. Także zapisujemy. To jest oczywiście mój czas, nie czas Stelling, na szczęście. I przygotujcie się na najukochańszą planszę Jakuba Merlin, mianowicie Cisterns.
Także mam nadzieję, że Wam się odcinek podobał. Zachęcam do komentowania, testażowania i subskrybowania. Pozdrawiam wszystkich bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. Ja zaraz zbieram się na zakupy do sklepu. Także dzięki za oglądanie i cześć.